Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale kolori.scrapbooking. Mam na imię Ania i dzisiaj przychodzę do Was z projektem albumowym, już wykończonym. To jest projekt, który powstał na bazie, którą wykonywałam podczas tutorialu. To jest baza kaskadowa. Do wykorzystania okładki, stworzenia okładki wykorzystałam okleinę introligatorską typu kłaczek w przecudownym, takim błękitnym, jaśniutkim kolorze. Myślę, idealnie pasującym do kolekcji, którą wybrałam tutaj do stworzenia tego albumu. A mianowicie była to kolekcja od Lemoncraft, Sweetheart. Przecudowna kolekcja, która daje nam naprawdę bardzo, bardzo dużo możliwości. Ja tutaj w przypadku tego albumu korzystałam z dwóch bloczków. Pierwszy bloczek to bloczek podstawowy z kolekcji Sweetheart o wymiarze 20,3 na 20,3 cm. Drugi bloczek to bloczek z elementami do wycięcia. Tutaj mamy dwa do dyspozycji. Ja korzystałam z elementów z bloczka Celebration, również format 20,3 na 20,3 cm. I tutaj właśnie wielkie moje zdziwienie też w momencie, kiedy otrzymałam te dwa bloczki, ponieważ tła, które są w bloczku z elementami, zdecydowanie zaważyły o tym, aby wykorzystać je jako główne arkusze w albumie. Pierwszy z nich jest tutaj na okładce, to jest taki podniesiony panel. Okładka dość prosta. Wykorzystanie elementów motyli. Także motyle się tutaj pojawiają. Ja też nie chciałam tego albumu mocno personalizować, ukierunkowywać. On jest bardziej w takiej wersji uniwersalnej stworzony, więc może być przeznaczony naprawdę na wiele okazji. Więc raczej korzystałam z elementów kwiatowych oraz motyli. Pomimo, że tych elementów jest naprawdę sporo w kolekcji, tej z elementami w tym bloczku, dodatkowo użyłam tutaj wykrojnika i wykroiłam elementy z okleiny. One fajnie się prezentują i stanowią tak jakby wytłoczenie, no dekoracje po prostu samej okładki. Okładka jest oczywiście prosta, lekko podniesiona na tekturze. I to wszystko. No, zachwyciły mnie te arkusze właśnie tła z kolekcji z elementami do wycięcia, czyli w takim stylu mocno koronkowym, delikatnym, a jednocześnie wyrazistym. Bardzo, bardzo mnie przekonały właśnie do tego, żeby je wyeksponować w albumie. I tutaj już widzimy arkusz, który nam pokrywa kieszenie. Tu oczywiście do tych kieszeni możemy sobie pochować naprawdę sporo zdjęć, bądź mat, książeczek. Postanowiłam też wyeksponować motyle. One się pojawiają w kolekcji w kilku kolorach. Oczywiście mamy w kolorze niebieskawym, mamy właśnie w takich kolorach żółć dominująca z jakimiś innymi dodatkami, ale mamy też motyle takie fioletowo-różowe. Ja ich tutaj nie używam. Czyli tu mamy okładkę, pierwszą część okładki, natomiast ta druga jest bardziej rozbudowana i na tej części się koncentrowałam. No i tutaj mamy też element wycięty z okładki, czyli taka ramka, która nam pięknie zamyka tutaj całość, cały ten panel. No i oczywiście motyle. Te motyle są umieszczone na kartach, na matach. W związku z tym one są wyciągane, ale tworzą nam też bardzo fajny taki element wizualny. Jak otwieramy album, fajna dekoracja albumu, no i otwieramy. No i tutaj mamy, w zasadzie ja chcę Wam pokazać ten album, prezentując go w panelach, jakby w częściach. Czyli mamy pierwszą część, tak, która się składa z trzech kart i mamy pierwsza karta. Przepiękne oczywiście tutaj arkusze, właśnie z, to są te tła z bloczka z elementami, to nie jest kolekcja główna, a tutaj już mamy kolekcję główną, czyli ten przepiękny, mocny papier, który zadecydował o tym, że ja w ogóle tą kolekcję kupiłam. Właśnie ze względu na to, że pojawił się w kolekcji mocny akcent. Tutaj mamy kieszenie, trzy kieszenie ustawione kaskadowo. Każda z nich jest ozdobiona pięknymi elementami wyciętymi z kolekcji. Tutaj mamy na przykład element podniesiony na tekturze.
Dodatkowo te motylki na przykład, one nie wszędzie są podklejone, więc one lekko tworzą taki element 3D. Rzeczywiście w momencie, kiedy oglądamy taki album z bliska, to wtedy widać to. Więc tutaj mamy miejsca na włożenie zdjęć. Możemy również sobie tutaj powyklejać te miejsca zdjęciami i tylko nadmienię, że album jest przeznaczony na zdjęcia o formacie 9x13 cm. I tutaj rzeczywiście, jak sobie wkleimy, to delikatnie jeszcze tą ramkę ciemną będzie widać, więc będzie fajne nawiązanie do tego tła tutaj wewnątrz jakby tej koperty. No i tutaj właśnie są te maty przygotowane. Ja je będę wyciągać po kolei, bo też chcę Wam pokazać efekt bez tych mat po złożeniu jakby kart. I maty przygotowałam w taki sposób, no z racji tego, że nie miałam tego arkusza ciemnego w dużej ilości, nie starczyłoby mi na wyklejenie całej maty, więc przygotowałam je tak, że fragmenty wklejałam, natomiast tutaj jest przygotowane miejsce już pod wklejenie zdjęcia o formacie 9x13 cm i jeszcze zostanie nam dookoła taka biała ramka. Z tyłu jest już wyklejona ta mata po całości i tutaj w momencie wklejenia zdjęcia możemy to zdjęcie wkleić w pionie bądź w poziomie. Pojawi nam się jeszcze papier skrapowy dookoła. I to jest mata, która była tutaj w kieszeni. No przepiękne, przepiękne te arkusze, które stanowią ozdobę samą w sobie. Ja w ogóle myślałam, podchodząc w ogóle do tej kolekcji, że tutaj strasznie dużo elementów do wycięcia zużyję. I to będzie taka główna ozdoba tego albumu. Natomiast co się okazało, w momencie, kiedy ja wykleiłam album papierami, okazało się, że ten album sam w sobie jest po prostu już tak bogaty, że ten nadmiar elementów mógłby trochę zaszkodzić. Ja też nie chciałam w żaden sposób zakryć piękna tych arkuszy. Więc one, te dekoracje gdzieś się pojawiają, zobaczcie, pod spodem. I tutaj również kieszeń, możemy sobie wsunąć zdjęcia. Przepiękne też te elementy właśnie wycięte z kolekcji. No i kochani, kolejny panel, który tym razem, może zaczniemy od lewej strony, to ja przesunę za chwilkę. Tutaj nam mieści jakby cztery karty może. I pierwsza z nich, tak jak wspominałam też na tutorialu, przeznaczona, bardziej layoutowa, przeznaczona właśnie na wsunięcie maty ze zdjęciem bądź samego zdjęcia. Tutaj mamy oczywiście zestaw elementów, on jest też podniesiony na tekturze, tak wklejony, aby to zdjęcie móc wsunąć pod spód. Przepiękna grafika i zobaczcie, kolejna mata, znowu wklejenie tego pięknego, mocnego arkusza, ale w taki sposób, żeby tutaj móc już wkleić zdjęcie i mamy fajną dekorację. Z tyłu natomiast mamy pięknie wyeksponowany papier z tej kolekcji głównej, właściwej, niezwykle delikatnej. Czyli mamy drugą kartę, tutaj przepiękny arkusz też to jest tło z tego bloczka z elementami. Przecudowne te arkusze, zobaczcie sami, że one są tak bogate, że tutaj dodawanie czegokolwiek, no, może wprowadzić chaos. Także starałam też się w jakiś logiczny sposób łączyć te arkusze zarówno z kolekcji głównej, jak i z tego bloczka z elementami. Tutaj mamy wykorzystanie ramki ponowne i zestawienie kilku elementów. Również te motylki tutaj są jakby lekko w takiej wersji 3D. Tutaj też mamy element podniesiony, żeby ten efekt był fajniejszy i rzeczywiście w takiej wersji albumowej, czyli takiej jakby książeczkowej, harmonikowej, o, te elementy nam gdzieś tam nie przeszkadzają, nic się nie dzieje, nie haczą, ponieważ te karty jakby leżą jedna na drugiej. No i tutaj mamy ukryty wodospad, taki nieregularny, w takiej formie. Tutaj oczywiście miejsce też na wklejenie zdjęcia. Piękna grafika, czy tutaj kwiatowa, więc możemy sobie też tutaj pięknie w tych kwiatach umieścić zdjęcie. Też miejsce na większą ilość zdjęć. No i ostatni panel, czyli mamy kolejną matę, tym razem tutaj na wklejenie zdjęcia, o formacie 9x13 cm. Tutaj mamy też pięknie wyklejoną tym cudownym arkuszem
Przepiękne kwiaty, które są właśnie w tej kolekcji. Naprawdę kolekcja idealna pod projekty ślubne. Cudowna, bądź pod takie projekty, na przykład albumy na chrzciny dla malutkich dzieci, naprawdę w takich bardzo delikatnych, ale eleganckich kolorach, odcieniach. Daje właśnie taką możliwość stworzenia takich naprawdę fajnych, eleganckich projektów. Tutaj mamy klapkę. Tutaj mamy klapkę, też wykorzystanie arkusza, czyli przedłużenie tego pięknego arkusza właśnie z koronką. Dwie kieszenie. Oczywiście możemy sobie tutaj powsuwać zdjęcia. Jeżeli chodzi o albumy, gdzie mamy dużą ilość kieszeni, to jest bardzo fajne, ponieważ w takich albumach możemy naprawdę wykorzystać i wyeksponować kolekcję papierów skrapowych, bo wiadomo, że my tutaj nie wykleimy tych papierów, że po wyciągnięciu mat my możemy podziwiać to piękno tych cudownych papierów. I tutaj mamy element pop-up, który był przygotowany do wklejenia podczas tutorialu. No i tutaj mamy taką większą ilość elementów. Te wszystkie elementy oczywiście nie są podklejone do końca. Możemy tutaj sobie wsunąć zdjęcie. Miejsce na 4 zdjęcia. Ja Wam w jakiś sposób chcę Wam też pokazać. O, jak to tutaj wygląda. O, tutaj też są elementy podniesione na tekturze. Także tutaj naprawdę bardzo fajnie tak to kaskadowo też wygląda. Tutaj nie potrafię jakoś tak tego wygiąć, żeby Wam pokazać, o, jak wygląda dekoracja na tej macie. Ale też tutaj oczywiście pod te elementy możemy wsunąć sobie zdjęcia. Naprawdę bardzo piękna kolekcja. Zobaczcie, że ona jest tak pastelowa, tak delikatna, bardzo uroczysta. Naprawdę. Tak się prezentuje, kochani, album już wyklejony. Ja chciałam Wam pokazać ten efekt jeszcze po wyciągnięciu mat. Czyli tutaj mamy właśnie to przejście tych arkuszy. Pięknie, tonacyjnie, kolorystycznie, niekoniecznie z jednego arkusza. No, wygląda to po prostu rewelacyjnie. Jeżeli oczywiście ktoś lubi takie zestawienia i taką delikatną wersję albumową. Dajcie znać, kochani, koniecznie, co sądzicie. Przede wszystkim o kolekcji, o kolorystyce, o doborze papierów, o tych elementach, które zostały użyte w albumie. Ja Wam bardzo dziękuję za wszelkie komentarze, za to, że oglądacie kanał, filmy, które proponuję Wam na kanale. I zapraszam Was oczywiście do kolejnych. Pięknego dnia Wam życzę. Cudownego czasu wakacyjnego, odpoczynku i do usłyszenia przy okazji kolejnego filmu.